Także Pieśni Królestwa też słuchajmy, proszę Państwa. Ale czytamy piękną książkę, wspaniałe rzeczy. My tutaj nie tyle będziemy mówić o Armagedonie, ile będziemy mówić o wielkim ucisku, bo ta poprzednia audycja Radia Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra zakończyła się słowem Armagedon. No ale jeszcze wcześniej, przed Armagedonem, w wielkim ucisku, zniszczone zostaną, proszę Państwa, religie złe, religie fałszywe. I one pod takim hasłem są Babilon Wielki. Bo wiecie Państwo, że Biblia jest księgą literacką. Są tam w Biblii barwne figury stylistyczne występujące, barwne figury, barwny opis. Jest parabola, jest hiperbola, proroctwo, poezja. Parabola, hiperbola, czyli świadoma przesada. Saga. No, proszę Państwa, opowiadanie historyczne, sprawozdanie historyczne. Cała ta historia. Trzeba umieć Biblię rozszyfrować, odczytać, ale trzeba mieć serce. Natomiast jeżeli tutaj w Polsce nie mają serca, proszę Państwa, i Biblia ląduje w śmietniku, przepraszam bardzo, co masz dobrego tu, o tym kraju, do powiedzenia? Jeżeli widzisz, Biblia leży na trawniku, na śmietniku, w śmietniku, dookoła śmietnika, na drzewie, na krzaku, na asfalcie, na bruku, no pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, pod ateistycznym Pałacem Kultury Stalina i Lenina. I niech tam by się chociaż znalazła jakaś Biblia, to nikt tego nie będzie czytał, bo klimat Pałacu Kultury Stalina i Lenina jest ateistyczny. Zresztą też to powiedział Grzegorz Braun, że budynek ten, pałac postawiony jest, tak wielki pałac i autorytarny, w miejscu prywatnym, bezprawnie. I to u nas jest w El Mercedes, proszę oglądać. To jest wszystko pozytywne zresztą nawet i też nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nie ma tego złego, o czym by się nie mówiło. My o wszystkim mówimy w sensie pozytywnym, bo my jako misjonarze, jako pionierzy, jako pionierki, nie chcąc grosza, głosimy Słowo Boże, puszczając chleb po wodzie. Być może też i popiełuszko, bo ja nie wnikam we wszystkie kazania księdza Popiełuszki. Być może też i popiełuszko, proszę Państwa, głosił Słowo Boże, ale mówili, o tutaj von Lipska, to mówi, tała dzieł jego, ale ona to, wiecie Państwo, jako ta moherowa, której właśnie polityka we łbie w głowie leży. Polityka. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra, proszę z nami być. Gdy nadaje nasze radio Radio Concita, słuchajmy pieśni. Także proszę Państwa, pieśni królestwa, słuchajmy rzeczy dobrych. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. I już tutaj SMS do mnie przyszedł. Może to za głośno brzmi trochę, ale jest coś do odczytania. Od kurczaczka, od mojego dziecka przyszło. No i co tu przyszło? Jaki SMS? Odbiorcze. Master. Podaj numer telefonu Michała Zelewskiego. Mi. Aha, chciałby. Otwór dajmy w nim w wierze swej oraz służbę trwajmy w niej. Przez niezłomną stałą walkę bez bojaźni zwątpień dwóch umacniajmy się wzajemnie, aby każdy wytrwać mógł. W każdym ciele służby Bożej i odważnie głośmy, aż się skończy system zła. Bóg uświęci swoje imię, wnet bezprawie zniknie stąd. I zapewni nam zbawienie,
Bóg zatem tobie ziemskich sług podaje tem chodzić. Czyste wielbienie wznowił, spełni tym słowa swe. Już się pojawił wielki lud, co czcić Jehowę chce. Bóg nasz i Pan Wszechwładny wzbudził nadzieję w nas. W mrokach już nie błąkamy się, bo lśni nam prawdy blask. Bóg powziął zamierzenie i Jego wolą jest, by pokój przyniósł Chrystus Król, położył wojną kres. Bóg zamysł swój odsłania, czas więc byś czujny był. Wciąż drogi życia trzymaj się, zdobywaj wszystkich sił. Wieczne swe zamierzenie pełni niedługo Bóg. Dobrze postępuj, naprzód krocz, byś wiecznie czcić go Bóg. To sławcie Jehowę, naszego Boga. Sławcie, ach, sławcie, ach, i śpiewajcie o wielkości, jak głoście w krok, wnieście śpiew, niech brzmi pieśni tor, ziemię i niebiosa stworzył on. Jehowy dzieła mówią nam, że Bóg nas darzy miłością swą. W nim sprawiedliwość, mądrość i moc z gorliwością w harmonii są. Sławcie, ach, i śpiewajcie mu o wielkości, jak głoście w krok. Sławcie, ach, i śpiewajcie mu o dobroci, jak głoście w krok. Mówcie wsze, że życzliwość ma, niechaj każdy dobroć jego zna. Choć nas naprawa lękiem i czcią, to łagodny i dobry Bóg. On chroni tych, co szukać go chcą, bo życzliwy jest dla swych sług. Sławcie, ja i śpiewajcie mu o dobroci, a głoście w krok. Sławcie, ja i śpiewajcie mu o królestwie wieść, głoście w krok. Chwalcie, ja, chwalcie z wszystkich sił, by na krańcach świata znany był. Królewską władzę ma Boży Syn, Bogu za to dajmy cześć. Uległością okażmy mu też, triumfalną śpiewajmy pieśni. Sławcie, ja, i śpiewajcie mu o królestwie, wieść głosie w krok. 101. Troska o trzodę morzą. Oh.
które ma nadać i kochaj
zrzuć swe brzemię na Jehowę. Pierworodnego Jehowy. Pierworodnego swego
gdyż odkąd zaczął istnieć, czego wiernie ojca drog, przy jego współudziale tworzenia powstał co ogłaszał zwierzchność wad, wygodził ludzki ród. Sam będąc w kształcie Bożym, w poddaństwie umiał żyć. Rywalem Boga nie był i równy nie chciał być. Ojeżył się pokornie i przybrał ludzki kształt, uświęcił imię Boże, a ludziom życie dał. Dlatego by wyszony już w niebie objął tron i jako król Jehowy panuje stamtąd od. W Armagedonie Chrystus obroni Bożych słów, gdy zniszczy wszystkich wrog, królestwo przejmie Bóg. Jehowy pyta, witaj, o rządzie Jego głoś i ludziom do ich domów wieść o królestwie noś. Samego siebie pilnuj, a innym prawdę nieś i mów ze swymi brać pierworodne cześć. To sześć. Zważaj na swe postępowanie. Mądry w życiu swym, czas dogodny też wykupuj, w świecie coraz bardziej złym. Oczy nas myślących unikaj słów, bądź czujny i mądry w życiu swym. Otóż wiemy się tutaj i wiernie trwaj łagodny lud. Do nauki skłoń, za pomocą studium Biblii, podaj mu uczynną dłoń. Otóż wiemy się swej i wiernie swej mniej, łagodny lud do nauki skłoń. O ludzie, myśl tym, co w świecie tkwi złym, jak mu świadectwo skutecznie dać. Tak jak dobry pasterz Chrystus, czule masz o owce dbać. O ludzie, myśl tym, co w świecie tkwi złym, jak mu świadectwo skutecznie dać. Piękne pieśni królestwa. Proszę, proszę słuchać pieśni królestwa. Pamięci miej znikomość twą i wiem, jak wielki jest nasz Bóg. Nieużyteczni cudzy z nas i grzech niewoli twej nas ma, więc skromni wciąż musimy być, korzyści liczne
84. Jehowa, prawda oka. Miłości budzić tu syn.
76. Jehowa, nasz najlepszy przyjaciel. Prowadzi mnie ścieżką swą.
pamiętny tekst, codziennej służbie wysławia mnie. To jest mój dzień krzywny. 78. Posługiwanie się czystą mową. Lud Boży, obrzydność swej mowy niż da, bo jedność zapewnia mu to. Przyjemna to woda radością mój jest, do czynu zachęca też go. Tej mowy nas uczy, nie chowa nasz Bóg, o cudnym przekazał on ją. Do ludzi ją oczu ruszają, więc bliźnich nauczyć jej w dom. Złych myśli i czynów wyzbywa się ten, kto mowę tę poznać chceci. Oczyszcza swe życie do Bożych dróg, gdzie nie pragnie ze światem już iść. Nasz Bóg wypostarza i wiedzie twój gór, więc wspólnie składamy mu cześć. I zwą czystą głową sławimy Boga, głosimy krąg do przodu tę wieść. 79. Stworzenie objawia chwałę wiekową. Proszę.
Informacja dzisiaj ogłoszona, Toyota zainwestuje numer 81. Dziś brzmi wiera,
bliźnim chcą nieść. Jak pewny jest tłum, zatem kopie i krótko przynosić do dnia. Zapewnia się to moje chłopie, niech każdy o siostry te dba. 83. Radość Syjonu. Za swoich dług, za zaszczyt oczytują.
85. Oh,